Mogę Państwa uspokoić, że mimo tego, tej anomalii, tej bardzo ciepłej pogody, na chwilę obecną jest sytuacja w normie. W województwie opolskim w zasadzie nie ma zwartej pokrywy lodowej i szryżu na rzekach. Centrum operacyjne pracuje 24 godziny na dobę, natomiast w województwie opolskim mamy 200 pracowników, którzy są w gotowości, jeżeli by zaistniały jakiekolwiek zjawiska właśnie wysokich stanów wód. Jeżeli chodzi o stany ostrzegawcze, na terenie województwa opolskiego mamy 5 stanów ostrzegawczych. Na rzece Stobrawie, na rzece Bogucicy, na rzece Prośnie, na rzece Budkowiczance i rzece Bierawce. Wszystkie urządzenia mamy sprawne, w związku z tym nie spodziewamy się, nawet przy tych wysokich temperaturach, że będzie jakieś wezbranie, które spowoduje. Może być oczywiście lokalnie, bo woda czy ziemia jest nasiąknięta, natomiast wszyscy ludzie są w gotowości. Jesteśmy przede wszystkim również ze współpracy ze stroną czeską. Tam nie ma żadnych zagrożeń i nie są prognozowane zagrożenia meteorologiczne i związane z gwałtownymi przyborami wody. Do środy nie spodziewamy się, żeby również w nocy następowały plusowe temperatury. W związku z tym spływ tych wód jest spokojny. Mamy stany ostrzegawcze na niektórych dopływach, ale wszystko to jest poniżej Wrocławia, także nie dotyczy województwa opolskiego.